Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Słuchajcie, wracam do Was z zestawem Sentos, zabawa z naklejkami. A dzisiaj zrobimy zupełnie coś innego. Zajmiemy się naprawdę świetnym elementem, który jest również w tym zestawie. Dzisiaj zajmiemy się kategorią rysuj z kratką. Dzisiaj razem ze mną nauczycie się właśnie, jak wykorzystywać kratkę, aby narysować wspaniały obrazek, który już mamy tutaj obok narysowany. Słuchajcie, musimy zawsze zwracać uwagę na to, gdzie te kratki tak naprawdę są. I tak samo tutaj, jak widzicie, ten obrazek jest nieco większy niż obok, ale to właśnie po to, żebyśmy nauczyli się odwzorować ten sam obrazek, który jest tutaj obok. A kratki mają nam w tym po prostu pomóc. A więc słuchajcie, zaczynamy. Zauważcie, że tutaj te jakby końcóweczki ciasta kończą się na tej tutaj linii. I zobaczcie, końcówka tego ciasta jest również mniej więcej w środku tych ostatnich kratek. A więc spróbujmy to odwzorować. Zobaczcie, czy jest to podobne? Wydaje mi się, że tak. Tutaj mamy jeszcze jedną taką linię na środeczku. Widzicie? Jest ona tutaj zdecydowanie. Super. No to teraz musimy tak jakby dokończyć tak jakby tą polewę, żeby ona rzeczywiście się tak rozlała po całym cieście. Tu mamy jakieś takie kółeczko, obok również jeszcze jedno. Z tej strony jest ono nieco większe. Dobra. No i teraz jedziemy dalej. Zobaczcie. Tu musimy zawinąć i następnie jedziemy trochę dalej i już praktycznie mamy gotową naszą calusieńką górę. Czy jest to podobne? Wydaje mi się, że tak, ale zobaczcie. Tam są jeszcze takie cieńsze paseczki pod spodem. Oho, więc my również musimy to zrobić, słuchajcie. Oho, i gotowe. Świetnie. Praktycznie myślę, że góra nam się bardzo dobrze udała. Tu mamy już takie lekkie wgrubienie. O, świetnie. No i możemy jechać dalej. Teraz myślę, że możemy zrobić te kontury naszego ciasta. Słuchajcie, one tak jakby idą od środka, lekko niżej, tak jakby lekko skręcają do środka. A więc staramy się to odwzorować. Zobaczcie. I tak samo z drugiej strony, od naszego kółeczka do mniej więcej 1/3 naszej tej tutaj linii. Świetnie, udało nam się. No, ale teraz myślę, że możemy spróbować zrobić nasz talerzyk. Dobra, no i teraz musimy pamiętać, żeby to koło w miarę ładnie wyszło. No to staramy się to odwzorować. Uwaga, 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 uwaga. No, powiedzmy, tutaj troszeczkę mogłabym bardziej zaokrąglić, no ale słuchajcie, nikt nie jest idealny. Ale jedziemy dalej. Tu lekko trzeba przedłużyć nasze krawędzie. Dobra, następnie zrobić takie jakby lekko takie półkole. Oho, widzicie? Tutaj, dokładnie. Ale tutaj również musimy dokończyć jakby ryskę naszego talerza. Zobaczcie, dobra. No ale teraz tu mamy również takie piękne kółeczka. Raz i dwa. I tu ogromne trzy. Dobra, mamy to. Ale teraz wystarczy tylko, kochani, zrobić tak naprawdę już tylko dwa szlaczki na samym środku. No to uwaga, staramy się zrobić to tak samo jak na obrazku i raz. I niżej będzie, kochani, dwa. Zobaczcie, mamy już gotowe. Co sądzicie? Jak Wam się to podoba? Także pierwszy rysunek mamy już za sobą, to teraz spróbujmy zrobić kolejny. Jest on troszeczkę niżej, to jest taka tarta, prawda? No to znowu musimy postarać się tak to odwzorować, żeby było tak samo narysowane jak obrazek obok. I zobaczcie, tym razem jest troszeczkę trudniej, bo ten obrazek z boku jest nieco mniejszy od tego poprzedniego, a więc musimy się już troszeczkę bardziej skupić. Dobra, no to postaramy się to oczywiście odwzorować. Najpierw skupmy się na tych prostych tutaj oczywiście liniach, które są tak jakby tą tartą, tym ciastem, a na samym końcu zrobimy tą tutaj jakby taką jakby polewę, możemy to tak nazwać. Dobra, czyli najpierw krawędzie naszego ciasta. Dobra, ta krawędź tutaj się mniej więcej zaczyna, tak powiem Wam, przy samym rogu tak naprawdę, gdzieś o tutaj, więc możemy sobie takie kreseczki, takie kółeczka narysować, aby później móc sobie połączyć to ze sobą. Tutaj tą kropeczkę mamy mniej więcej w tym miejscu, dobra.
Teraz może zajmijmy się tutaj tym oto obszarem. No i ten obszar mamy mniej więcej o tutaj, świetnie. Kolejna kropeczka, ta nieco niżej. Ona jest, myślę, kochani, w tym miejscu. Teraz ta kropeczka będzie, myślę, tak mniej więcej na środku naszego kwadratu. I widzicie, takie kółeczka mogą Wam bardzo pomóc. Takie kropeczki tak jakby dadzą Wam pewność, że na pewno będzie bardzo podobnie to wszystko wyglądało jak na obrazku obok. I teraz połączmy te kropeczki, kochani. Uwaga! Łączymy, 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 łączymy. Świetnie! Teraz tutaj łączymy, łączymy. Oho, super! Z kolejną kropeczką. Okej, z kolejną kropeczką. Świetnie! I również, kochani, z tą. I teraz środkowa z tą. Widzicie? Okej, super! Widzicie, jak nam świetnie poszło? Niesamowicie. A teraz możemy zrobić dla takiego relaksu te wszystkie kółeczka, które są w środku naszego ciasta. To duże jest tutaj na samym środeczku. Świetnie. Kolejne, słuchajcie, jest tak jakby zrobione z kreseczką i tutaj nieco mniejsze. Obok jest zwykła kreseczka, tutaj pod tym dużym kółkiem również jest kreseczka i druga z takim mniejszym kółeczkiem. Dobra. Następnie tu jest malutkie kółeczko, tutaj, czekajcie, tu jest też nieco większe. I tu jest jeszcze większe, a na samym dole są dwie kreseczki. Czyli jak widzicie, tutaj to mamy. Jeszcze mam tutaj takie trzy malutkie kreseczki, one są mniej więcej w tym miejscu, ok. No i została nam już sama tak jakby, sama ta góra, widzicie, z tym spodem. No to ona zaczyna się tutaj na samym różku. Robimy jedno pach. Teraz mniejsze półkole i teraz takie jeszcze mniejsze. A teraz będziemy szaleć z dużym. Świetnie. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I teraz już skręcamy i robimy tak jakby obwód naszego ciasta. Pak, zamykamy i nasza tarta jest gotowa. Także kochani, jak widzicie, takie również karteczki z kategorią rysuj z kartką są naprawdę świetne. Dzięki temu możemy nauczyć się rysować naprawdę wspaniałe rzeczy, ale przede wszystkim rozwija to naszą wyobraźnię. Możemy wtedy łatwiej w przyszłości przerysować coś, co się nam spodoba i nasze po prostu umiejętności z rysowaniem się rozwijają. A więc jak najbardziej w zestawie Sentos znajdziecie przeróżne wspaniałe rysunki i zadania, które naprawdę zajmą Wam większość Waszych dni, a sprawią, że bardzo mocno będziecie już utalentowani. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy pomogłam Wam, czy na przykład dzięki temu spodobał się Wam zestaw Santos. No i oczywiście, jeżeli odcinek się Wam spodobał, to zostawcie kciuki w górze. A jeżeli macie ochotę na więcej nowości, więcej zabawek, więcej unboxingów czy bajek, kliknijcie subskrybuj. A my, kochani, się widzimy już w następnym odcinku. To co? Do zobaczenia, buziaki, pa pa!